Dzisiaj witam Was w nietypowych okolicznościach, ale to dlatego, że też temat dzisiejszego filmu jest nietypowy. Wśród wielu pytań, które zadajecie mi w komentarzach pod filmami, jedno pytanie przewija się najwięcej razy. No i oczywiście jest to pytanie o legalność biwakowania, o legalność rozpalania ognia w lesie. Dzisiaj przedstawię Wam wybrane przepisy, które mówią na temat biwakowania w terenie. No i powiem Wam, jakie drogi można wybrać, żeby tą naszą pasję realizować. W Polsce w wielu aktach prawnych znajdziemy przepisy, które będą nas interesowały, będą dotykały tematu biwakowania. Natomiast ja się skupię na dwóch ustawach. Powiem Wam trochę o ustawie o lasach i o kodeksie wykroczeń. No i z naszego punktu widzenia najważniejszym artykułem ustawy o lasach będzie artykuł 30, którego ustęp pierwszy zaczyna się od słów "w lasach zabrania się". I po tych słowach następuje wyliczenie czynności, które są w lesie zabronione. I tutaj w punkcie 10 znajdziemy zapis, że w lesie zabrania się biwakowania poza miejscami wyznaczonymi przez właściciela lasu lub nadleśniczego. No i co ten przepis nam mówi? Czy ten przepis nam mówi, że w Polsce biwakowanie jest zabronione? No nie, ten przepis mówi wręcz coś odwrotnego. Mówi, że biwakowanie jest dozwolone, ale w miejscach wyznaczonych przez właściciela lasu lub nadleśniczego. W tym samym artykule, w ustępie 3, znajdziemy zapis, że w lasach oraz na terenach śródleśnych, jak również w odległości do 100 metrów od granicy lasu, zabrania się działań i czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo, a w szczególności rozniecania ognia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez właściciela lasu lub nadleśniczego, korzystania z otwartego płomienia, wypalania wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślin. Także tutaj mamy dwa przepisy z ustawy o lasach, które jasno mówią, że nie możemy biwakować poza miejscami wyznaczonymi przez właściciela lasu lub nadleśniczego i że nie możemy rozpalać ognia w tych miejscach, które ustawa tutaj precyzuje. Natomiast sama ustawa nie mówi nic na temat tego, czym to biwakowanie jest. Pojawiają się opinie i takie wykładnie, że biwakowanie to jest wypoczynek z użyciem namiotu. Ja nie jestem przekonany co do takiej interpretacji. Nie wydaje mi się, żeby taka interpretacja była wiążąca. No bo jak w ogóle zdefiniujemy namiot? Co to jest namiot? Czy to jest konstrukcja jednopowłokowa, dwupowłokowa? Czy to jest konstrukcja z podłogą, czy bez podłogi? Czy to jest konstrukcja samonośna, czy rozstawiana na kijkach? W tej chwili mamy na rynku tak dużo produktów, że w ogóle sprecyzowanie, czy coś jest namiotem, czy nie jest namiotem, już może nas nastręczyć problemów, więc absolutnie bym tutaj nie trzymał się takiej wykładni, że biwakowanie to jest wypoczynek wyłącznie z namiotem. Raczej skupiałbym się na czynnościach, które można zakwalifikować jako czynności typowo biwakowe, choć tutaj też byłby problem. Więc tak naprawdę ta ustawa zostawia nam pewne pole do interpretacji, po prostu nie definiując słowa biwakowanie. No i kolejną ustawą, która nas interesuje, to będzie kodeks wykroczeń. I kodeks wykroczeń w artykule 82, paragraf 3 wprowadza przepis karny, który jest w zasadzie powtórzeniem tego przepisu, który znajdziemy w ustawie o lasach. I ten paragraf trzeci brzmi tak. Kto na terenie lasu, na terenach śródleśnych, na obszarze łąk, torfowisk i wrzosowisk, jak również w odległości do 100 metrów od nich roznieca ogień poza miejscami wyznaczonymi do tego celu albo pali tytoń z wyjątkiem miejsc na drogach utwardzonych i miejsc wyznaczonych do pobytu ludzi, podlega karze aresztu, grzywny albo karze nagany. Także tutaj mamy już pierwszy przepis karny zawarty w kodeksie wykroczeń. I dalej w kodeksie wykroczeń znajdziemy artykuł 120, paragraf 1. Kto w celu przywłaszczenia dopuszcza się wyrębu drzewa w lesie albo kradnie lub przywłaszcza sobie z lasu drzewo wyrąbane lub powalone, jeżeli wartość drzewa nie przekracza 1/4 minimalnego wynagrodzenia, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny. Musimy mieć świadomość, że każda najmniejsza gałązka, którą chcemy wykorzystać na przykład do tego, żeby spalić ją w ognisku, należy do Skarbu Państwa i nie wolno nam jej wykorzystać, bo nie jest naszą teoretycznie własnością. Kolejne przepisy znajdziemy w artykule 148, który mówi, kto dokonuje w nienależącym do niego lesie wyrębu gałęzi, korzeni lub krzewów, niszczy je lub uszkadza albo karczuje pniaki, zabiera z nienależącego do niego lasu wyrąbane gałęzie, korzenie lub krzewy albo wykarczowane pniaki, podlega karze grzywny. Więc tu mamy kolejny przepis karny. I dalej w tym samym kodeksie wykroczeń artykuł 153, paragraf 1 brzmi tak. Kto w nienależącym do niego lesie
wydobywa żywicę lub sok brzozowy, obrywa szyszki, zdziera korę, nacina drzewo lub w inny sposób je uszkadza, zbiera mech lub ściółkę, zbiera gałęzie, korę, wióry, trawę, wrzos, szyszki lub zioła albo zdziera darń, zbiera grzyby lub owoce leśne w miejscach, w których jest to zabronione albo robi to sposobem niedozwolonym, podlega karze grzywny do 250 zł albo karze nagany. No i to mniej więcej tyle w temacie przepisów, które mogą nas dotykać. Także zgodnie z prawem możemy biwakować, możemy rozpalać ogień, pod warunkiem, jeśli robimy to zgodnie z tymi przepisami, które Wam przedstawiłem. I takie jest prawo. Na chwilę obecną takie jest prawo, nie ma co z tym dyskutować. Ja mogę wyrazić moje zdanie, moje prywatne zdanie. Moje zdanie jest takie, że nie widzę żadnych racjonalnych powodów, aby przepisy dotyczące biwakowania w Polsce były tak restrykcyjne. Biwakowanie w zgodzie z filozofią Leave No Trace, czyli takie biwakowanie, które nie pozostawia po sobie żadnego śladu naszej obecności w terenie, nie czyni żadnej szkody środowisku naturalnemu. Jest to w wielu miejscach na świecie przyjęty sposób i natura w żaden sposób na tym nie cierpi, dlatego nie widzę najmniejszego powodu, żeby takie same unormowania nie mogły w Polsce obowiązywać. Naszym zadaniem nie powinno być karanie i nakładanie zakazów, tylko powinno być edukowanie. Już od najmłodszych lat, w przedszkolu, w szkole podstawowej, na lekcjach przyrody, dzieci powinny być uczone tego, jak bezpiecznie, jak prawidłowo w terenie się zachowywać, po prostu. Jak spędzać czas w środowisku naturalnym, tak żeby czerpać z tego jak najwięcej, a przy okazji nie narażać środowiska naturalnego na szkody. Ja nie przyjmuję takiego argumentu, że las jest miejscem niebezpiecznym i ze względu na bezpieczeństwo ludzi należy zamknąć dostęp do lasu i zakazać biwakowania. Jeśli na jakimś terenie są prowadzone prace gospodarcze, to należy wyłączyć ten teren, oznaczyć ten teren prawidłowo, tak żeby ludzie po prostu nie wchodzili w czasie pracy na ten teren i to powinno rozwiązać problem. Jeśli jest susza, to należy wprowadzić czasowy zakaz wstępu do lasu na czas tej suszy. Po prostu. To nie jest żaden powód, żeby całkowicie ludzi wyłączać z biwakowania, z użytkowania terenów leśnych. Kolejny argument może być taki, że jak zezwolimy ludziom biwakować, to nagle wszyscy rzucą się do biwakowania, lasy zostaną zadeptane, zostaną zniszczone. Wydaje mi się to bardzo mało prawdopodobne. Nie do końca wierzę w to, że nagle w weekendy centra handlowe opustoszeją, bo wszyscy pojadą biwakować do lasu. Prawda jest taka, że ci, którym bardzo zależy na biwakowaniu, i tak już biwakują i ta liczba ludzi pewnie by się zwiększyła, ale na pewno nie będzie to jakiś drastyczny skok. No i koronny argument jest taki, że ludzie, Polacy śmiecą w terenie. Ci, którzy śmiecą, cały czas śmiecą i oni się zupełnie nie przejmują przepisami, które obowiązują. Ktoś, kto robi syf w lesie, robi to teraz, robi to pod rządami obecnie obowiązującego prawa. W kodeksie wykroczeń przecież mamy zakazy śmiecenia, mamy kary przewidziane za takie czynności i nikt sobie z tego problemu nie robi, więc to, że ludziom pozwolimy biwakować, w żaden sposób nie wpłynie na to, że nagle ludzie zaczną jeździć do lasu i śmiecić. Ci, którzy śmiecą do tej pory, będą nadal śmiecić i po prostu należy karać za śmiecenie, a nie za biwakowanie. Nic nie stoi na przeszkodzie temu, żeby przecież utrzymać przepisy o zakazie śmiecenia, zezwalając równocześnie na biwakowanie. Jeśli biwakujesz i zostawisz po sobie syf, to dostaniesz mandat, ale za to, że naśmieciłeś, a nie za to, że biwakujesz. Proste, moim zdaniem proste. A co zrobić, żeby miejsca biwakowe były utrzymywane w czystości? Metoda jest jeszcze prostsza. Wystarczy takie miejsca wyznaczyć w miejscu trudno dostępnym. Takie miejsce nie może być przy drodze utwardzonej, nie może być do takiego miejsca dojazdu samochodowego, bo w tym momencie faktycznie nie będzie żadnej selekcji i wszyscy będą mogli z tego miejsca biwakowego skorzystać i na pewno znajdą się osoby, które nie docenią tego i po prostu zostawią po sobie śmieci. Jeśli to będzie miejsce, do którego dotarcie będzie stanowiło jakiś wysiłek, będzie coś trzeba z siebie dać, żeby tam dotrzeć, to już będzie doskonała selekcja i to już przesieje tych, którzy mieliby jakieś nie najlepsze pomysły do zrealizowania w takim miejscu biwakowym. I nie jest to tylko cecha polska. To nie jest tak, że my Polacy idziemy i robimy syf w lesie. Po prostu jak miejsca są ogólnodostępne na całym świecie, to są zaśmiecone. Jak miejsca są trudniej dostępne, to jest tam czysto i schludnie. No to z jednej strony mamy ten porządek prawny, z drugiej strony mamy tą naszą pasję i jakąś taką jednak wewnętrzną świadomość, że przecież nie robimy nic złego. Przecież zdecydowana większość z nas
chce biwakować z szacunkiem dla środowiska naturalnego i właśnie chce się cieszyć tym niezmąconym, czystym środowiskiem naturalnym. Jak to pogodzić? Możemy przyjąć trzy drogi. Pierwsza droga to będzie ta droga zgodna z prawem, czyli albo korzystamy z wyznaczonych miejsc biwakowych. Jeśli chcecie takie miejsca znaleźć, to możecie wejść na stronę czaswlas.pl i tam jest mapka, na której są zaznaczone miejsca biwakowe, miejsca, w których można biwakować legalnie. Niestety szybko się okaże, że tych miejsc jest po pierwsze niewiele, a po drugie są one często, delikatnie mówiąc, mało atrakcyjne. Więc to jest jedna sprawa. Druga sprawa to jest po prostu rozmowa z nadleśniczym, z leśniczym, przedstawienie mu swojego problemu. W lasach państwowych też pracują ludzie. Można umówić się na spotkanie, czy przedzwonić, porozmawiać, przedstawić dokładnie swoje zamierzenia. Chcemy pójść na biwak, chcemy się tu przespać. Leśniczy powinien wyznaczyć nam takie miejsce, gdzie możemy taki biwak przeprowadzić. Możliwe, że wyznaczy miejsce, w którym będziemy mogli rozpalić ogień. Także to jest taka droga, którą przede wszystkim polecam ja na początek. Tak? I to byłaby ta pierwsza metoda, pierwszy sposób, który możemy wykorzystać. Druga sprawa to jest biwakowanie na terenie prywatnym po prostu. Dogadanie się z jakimś właścicielem jakiejś działki leśnej, który wyrazi zgodę czy wynajęcie takiego terenu. Ja na przykład, my prowadząc szkolenia, nie mamy innej możliwości. Na szkoleniach rozpalamy ogień, budujemy schronienia różnego typu, wykorzystujemy materiały naturalne. Nie ma możliwości, żebyśmy nie korzystali z terenu prywatnego. Byłoby to po prostu niewykonalne, żeby taką działalność prowadzić bez terenu prywatnego. No ale z drugiej strony będzie to bardzo trudne w realizacji, bo wyobraźmy sobie tygodniową wędrówkę gdzieś po polskich górach albo w jakimś ciekawym terenie. Nie wiemy do końca, gdzie nam przyjdzie spać każdej nocy. Nie wiemy, jaki dystans uda nam się pokonać i w jaki sposób możemy tutaj dochodzić do tego, czy dany teren jest prywatny, czy państwowy, szukać właściciela, prosić o zgodę. No może być to bardzo, bardzo trudne w realizacji. No i ta trzecia metoda, do której absolutnie Was nie mogę zachęcać, to jest korzystanie z obywatelskiego nieposłuszeństwa, czyli godzenie się na konsekwencje prawne nielegalnego działania. Wiemy, jakie jest prawo, uważamy, że ono jest niesłuszne, ale mamy świadomość tego, że będzie trzeba ponieść konsekwencje prawne, jeśli po prostu zostaniemy złapani. Ja Was absolutnie nie mogę do tego zachęcać. Ja Was mogę zachęcać do korzystania z tej pierwszej, z tej drugiej metody biwakowania. Słuchajcie, nie możecie też ode mnie oczekiwać, że Wam powiem coś innego. Nie możecie oczekiwać ode mnie, że powiem Wam, słuchajcie, jak się wieczorem rozbijecie gdzieś tam po cichu, rano się szybko zbierzecie, nikt Was nie zobaczy, nie będzie problemu. Nie mogę Wam powiedzieć, słuchajcie, jak jedziecie w terenie zabudowanym, ale jest pusta droga, nikogo nie ma, jest środek nocy, to możecie pojechać 70 czy 80, bo nic się nie stanie, nikt Was nie złapie. Nie możecie oczekiwać ode mnie, że zachęcę Was do łamania prawa, po prostu. Taki jest porządek prawny, ja Wam przedstawiam, jak to się może odbywać. Ja mam też za sobą kilka przygód prowadzonych we współpracy z lasami państwowymi. Za każdym razem miałem wyznaczone miejsce na biwak, miałem zgodę na rozpalanie ognia. Natomiast praktycznie zawsze, w momencie, gdy działałem na lasach, na terenach lasów państwowych, były to miejsca w jakiś sposób wcześniej przygotowane. To były jakieś miejsca z wiatami, z miejscem na ognisko. Więc ja mam świadomość, że to nie jest to, czego my szukamy, chcąc biwakować po prostu na łonie natury. Co możemy zrobić? Możemy tylko edukować i jeszcze raz edukować, uświadamiać, przedstawiać również właśnie lasom państwowym to, co chcemy robić, czym się chcemy zajmować. Czy przede wszystkim zależy nam na prawie do tego, żeby można było biwakować, ale biwakować przede wszystkim w zgodzie z tą filozofią Leave No Trace, czyli biwakować w taki sposób, który w żaden sposób nie obciąża po prostu środowiska naturalnego. Przy okazji tego całego tematu też odsyłaliście mnie do takiego projektu, który nazywa się Karta Włóczy Kija. Jest to inicjatywa, która ma, z tego jak to rozumiem, polegać na tym, że doprowadzimy do tego, że lasy państwowe będą mogły wydawać coś na wzór karty wędkarskiej, tylko właśnie takiej karty, która pozwalałaby
biwakować na terenie lasów państwowych po odbyciu jakiegoś szkolenia czy po zdaniu jakiegoś egzaminu. Pomysł na pierwszy rzut oka może wydawać się fajny, natomiast ja jestem bardzo sceptyczny do każdej inicjatywy, która pomnaża biurokrację, pomnaża pozwolenia, zezwolenia, licencje, papiery, szkolenia itd., itd. Powinniśmy dążyć do tego, żeby deregulować te zapisy. Sytuacja jest o tyle absurdalna z naszego punktu widzenia, że przecież my tak naprawdę nie chcemy robić nic złego. Czy rozstawienie namiotu na jedną noc w jakimś miejscu wieczorem, zwinięcie go rano i ruszenie w drogę jest w jakikolwiek sposób złe? Czy możemy zarzucić temu działaniu jakiekolwiek negatywne efekty? No, jeśli ktoś takie efekty negatywne potrafi mi przedstawić, to jestem otwarty na dyskusję jak najbardziej. Natomiast doprowadzenie do tego, że znowu taka działalność, która powinna być naturalnym prawem każdego człowieka, będzie regulowana, będzie wymagała jakichś licencji, pozwoleń, szkoleń, egzaminów, nie jestem przekonany, że to jest dobra droga. Ja bym w tą stronę nie szedł. Uważam, że po prostu pewne rzeczy, które są tak naturalne, jak chęć przebywania w środowisku właśnie naturalnym, powinny się po prostu należeć człowiekowi. Słuchajcie, trochę sobie pogadałem, trochę ponarzekałem. Przedstawiłem Wam stan prawny, przynajmniej w tym najważniejszym zakresie. Przedstawiłem Wam te trzy drogi postępowania. Powiedziałem Wam też, co ja myślę na ten temat, mimo że w tej chwili ma to najmniejsze znaczenie. Naprawdę, jeszcze raz powtórzę, musimy edukować, tak żeby prawidłowo przedstawiać obraz tego, czym tak naprawdę chcemy się zajmować w tym terenie. Każdy z Was może mieć na to swoje zdanie, moje znacie. Ten film zakończę nietypowo. Przeczytam Wam fragmenty, nie będę czytał całego, przeczytam Wam fragmenty manifestu, który na swojej stronie na Facebooku opublikowali Aga i Mateusz Waligura. Ja Wam przeczytam te fragmenty, pozostawię je bez komentarza. Po prostu dziękuję Wam za uwagę, dziękuję za oglądanie tego filmu. Czytam fragmenty i to będzie koniec. W czerwcu i lipcu przejechaliśmy z dzieciakami Polskę na rowerach. Od Helu po Śnieżkę. Kilkusetletnie zabytki, wspaniałe muzea i jakiekolwiek inne przejawy ludzkiego potencjału nie miały dla nas najmniejszej wartości. Z zapałem jednak próbowaliśmy zaszczepić w naszych synach pasję do przebywania na świeżym powietrzu. Dzikiej natury, biwaków, ognisk, wspinania na drzewa, górskich wędrówek czy kajakowych spływów. Obserwowanie, jak sobie radzą, budują swą niezależność oraz wiedzę o otaczającym ich świecie, od początku były dla nas najlepszą nagrodą za wszystkie trudy i wyrzeczenia tej niełatwej podróży. Ze zdumieniem obserwowałem, jak Franek po krótkim odpoczynku w cieniu drzewa machał mu swoją małą rączką na pożegnanie, mamrotając ciche „dziękuję”. Za co? Za cień, który nam dało. Wrażliwość oraz związek z naturą jest czymś, z czym rodzimy się na tym świecie. Naszym celem nie jest wytworzenie tych emocji i potrzeb w naszych dzieciach. One już w nich są. Zróbmy wszystko, by ich w nich nie zabić. By kolejne pokolenia nie poznawały świata już tylko za pomocą YouTube'a. Ten tekst to dla mnie pewnego rodzaju manifest. Skierowany jest do Was, drogie parki narodowe, urzędy morskie i nadleśnictwa. Będę spał w namiocie, rozwieszał hamak, kopał jamy śnieżne, pływał w jeziorach i rzekach. Będę uczył tego swoje dzieci i namawiał wszystkich, którzy widzą w tym jakąś wartość. Będę to robił pomimo tego, że jest to nielegalne. Pewnie, że wolałbym z Wami spotkać się przy ognisku zamiast w prokuraturze, ale to Wy dokonujecie wyboru. Bez natury jesteśmy niczym. Nie zmienicie tego.